Witam Cię w drugiej części filmu dotyczącego doboru urządzeń NAS do domu. Jeśli nie oglądałeś części pierwszej, koniecznie Cię do niej zapraszam. Link u góry i na początku opisu. Omawialiśmy tam istotne kwestie, które pomogą Ci w poprawnym wyborze urządzenia. A w tej części omówimy, jakie są kryteria doboru urządzeń NAS, czyli o rozmiarze, wydajności, interfejsach sieciowych, zużyciu energii itd. A w części trzeciej pokażę Ci konkretne urządzenia, porównamy je i omówimy, które warto wybrać. Zapraszam. Jak powiedziałem we wstępie, te kryteria, które tutaj będziemy porównywać, dla doboru najlepszego urządzenia, to rozmiar, wydajność, interfejsy sieciowe, zużycie energii i jeszcze inne elementy, o których wspomnę. O tym już za chwilę. Zacznijmy od wcześniej przytaczanego tematu rozmiaru. Mówiąc rozmiar, mam na myśli ilość kieszeni czy wnęk na dyski oraz ewentualnie możliwość montażu dodatkowych dysków wewnątrz. Wspomniałem również, że możemy kupić urządzenia nawet jednodyskowe, co nie ma zbyt wielkiego sensu. W zastosowaniach domowych najbardziej sensowne wydają się urządzenia od 3 do 5 dysków, zwłaszcza jeśli poza tymi dyskami pozwolą nam zainstalować wewnątrz jeszcze jakieś dodatkowe SSD. Taka ilość dysków HDD w większości zdecydowanie wystarczy. Nawet jeśli Tobie wystarczą dwa dyski HDD pracujące w RAID 1, to warto mieć jedną czy dwie wolne kieszenie w zapasie na przyszłą rozbudowę. Jeśli Twoje urządzenie nie będzie tylko magazynem na kopie plików, ale jeśli chcesz z nich korzystać na bieżąco, to warto pomyśleć o dołożeniu SSD w formie cache czy też warstwowania. Natomiast tu od razu naciskam, że w zdecydowanej większości kombinacji potrzebujesz dwóch SSD, aby zrobić przynajmniej RAID1. Oczywiście dla bezpieczeństwa plików na no właśnie w tych dyskach SSD. Jeśli masz większe potrzeby, zerknij w kierunku większych urządzeń. Oczywiście możesz dodać do swojego NAS jednostki rozszerzające, natomiast łączone one są w tej klasie konsumenckiej z NASem najczęściej przez porty USB, co nie jest tak dobre jak rozwiązanie wewnętrzne. No i nie zrobisz sobie jednej puli, jednego raida ze wszystkich dysków, tych wewnątrz i tych w kieszeniach rozszerzających. Nie ma tu co więcej właściwie filozofować. Przejdźmy dalej, czyli do wydajności. I tu trzeba rozważyć parę scenariuszy. Pierwszy scenariusz: jeśli twój NAS będzie tylko magazynem danych i nie będziesz potrzebował jakichś ambitnych aplikacji dodatkowych oraz połączysz się z nim przez porty co najwyżej gigabitowe, to nawet najsłabsze jednostki bez problemu poradzą sobie z wysyceniem twojej sieci. I tak naprawdę to właśnie ta sieć będzie tym ograniczeniem wydajności tego NASA. Drugą opcją jest używanie dodatkowych aplikacji w wersji takiej wymagającej, czyli bardziej pracującej niż tylko sobie czekające na jakąś małą aktywność. Czy też dekodowanie filmów y, lub posiadanie większej ilości kontenerów. Tu już przyda się coś mocniejsza jednostka i warto odpuścić najtańsze wersje i zaraz przesko przeskoczyć na górę poziomu konsumenckiego lub nawet w linię dla małych firm. Zapewne przyda ci się też opcja rozbudowy pamięci ram. Podobnie będzie, jeśli chcesz mieć szybki dostęp do nas i będziesz używał połączeń 2,5 gigabitowych lub nawet 10 gigabitowych. Tu też przydadzą się mocniejsze podzespoły. Trzeci scenariusz ostatecznie o, to opcja, kiedy będziesz chciał, aby Twój NAS właściwie stał się serwerem i będziesz uruchamiać na nim wirtualne maszyny. W takiej sytuacji już w ogóle pomijamy segment konsumencki, bo on, nawet na nim się tego nie uda i lecimy w segment dla średnich firm, czy nawet w górę dla linii e, większych firm. Potrzebujemy ich sporych ilości RAM i dbamy, żeby mieć odpowiednie dyski SSD. Choć osobiście nie jestem zwolennikiem, aby używać nas jako serwera istotnych dodatkowych usług, to oczywiście jest taka możliwość, daje ją nam producent. Jest to po prostu, w mojej opinii, mało opłacalne. No ale, scenariusze mamy, to teraz na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na procesor, bo tego nie zmienimy, ale tu Cię muszę zmartwić. Niestety producenci nas zwłaszcza jeśli chodzi o najtańsze modele, stosują dość nietypowe procesory, np. w architekturze ARM, czy producentów typu anapurna Labs, czy Realtek. To powoduje spore problemy w określaniu potencjalnych możliwości takiego urządzenia. W grupach bardziej profesjonalnych urządzeń robi się troszkę łatwiej, bo dostajemy procesory Intela czy też AMD i możemy dość jasno porównywać na podstawie różnych testów tych procesorów. Najczęściej jednak trzeba szukać po prostu testów samego NASA. Jeśli o nie chodzi, to zarówno QNAP, jak i Synology mają bazy testów swoich urządzeń. Linki do tych testów wrzucam dla Was do komentarza lub do opisu. Dotyczą te testy jednak tylko głównie operacji odbywających się przy odczycie, czy też zapisie, lub dostępie do dysków. No cóż, ciężko by było, aby testowali coś jeszcze, na przykład wydajność jakiejś specyficznej aplikacji. No nie taka idea. Jeśli chcesz wykorzystać swój NAS do czegoś więcej, to musisz na własną rękę określić zapotrzebowanie na także zasoby pod względem konkretnej aplikacji. Poza wydajnością CPU występuje też kwestia pamięci RAM. Jak wspomniałem, często mamy możliwość jej rozbudowy, natomiast musisz sprawdzić, jakie masz limity w danym urządzeniu. Czy to ci wystarczy, czy w ogóle możesz rozbudowywać pamięć RAM? Do zwykłych zastosowań typu magazyn danych optymalne będzie posiadać 2 GB, ale i te wersje, które mają 1 GB, jakoś tam działają. Nie ma tragedii. Można tego używać. Mając 4 i 8 GB no mamy sporo większe możliwości do zabawy z dodatkowymi aplikacjami kontenerami na naszym nasie. No ale do obsługi na przykład maszyn wirtualnych, szczególnie takich na przykład z Windowsem. No już potrzebujemy większej ilości RAM i tu trzeba byłoby się ukłonić do dużo większych ilości. Myślę, że 16 GB to takie naprawdę minimalne przy jednych dwóch. Maszynach wirtualnych. Kolejne kryterium do doboru to dość istotna sprawa, czyli jakie mamy interfejsy sieciowe w naszym urządzeniu. Temat często jest bagatelizowany przy zakupie. Sam spotkałem się z sytuacjami, gdzie dobrano nas z interfejsami sieciowymi gigabitowymi, często łącząc się z nim, na przykład przez WiFi, a wewnątrz bardzo drogie, wydajne dyski NVMe. Obawiam się, że problem polega na potencjalnych błędach w rozumieniu szybkości tych różnych elementów. Pokazywałem to już na filmie dotyczących doborów dysków do NAS. Jeżeli go nie oglądałeś, ponownie zapraszam Cię serdecznie, link u góry i w opisie. Standardowo stosowany w NASach interfejs sieciowy 1 gigabit na sekundę to zaledwie 125 megabajtów na sekundę. I to jest ponad trzy razy wolniej niż potrafią odczytywać czy zapisywać najzwyklejsze dyski SSD pracujące z interfejsem SATA. Żeby wykorzystać potencjał dysków SSD w nas, potrzebujemy minimum interfejsów 2,5 gigabita i generalnie takiej no, sieci, no bo sam interfejs nam nic nie da, e, bo właściwie mówiąc sieci, to też myślę też o sieci kablowej bo Wi-Fi to no, raczej na razie jeszcze takich wydajności nie ma, albo o nie bardzo ciężko. A jeśli chcesz czerpać korzyści z dysków NVMe, e, nawet tych wolniejszych, to mu musimy albo powinniśmy wykorzystywać interfejsy 10 gigabitowe. Tu się zaczynają już spore ceny, jeśli chodzi o urządzenia, szczególnie sieciowe. Jeśli chodzi o szybkie dyski NVMe, to pojawi się kolejny problem, o którym opowiem ci później. Również później zobaczysz, jak Synology w porównaniu z QNAP dość mocno oszczędza na interfejsach sieciowych, próbując wytłumaczyć to faktem, że takie sobie możemy dołożyć. No i fakt, no możemy je dołożyć. Do no, możemy dołożyć taki interfejs sieciowy. No musimy mieć ku temu jakieś złącze. Najlepiej byłoby gdyby to było złącze PCI Express. W postaci dedykowanej karty dokładamy sobie taką kartę sieciową. No nie jest ona zbyt tania, więc no, dokładka się robi spora. Opcjonalnie można też dołożyć kartę podłączaną przez USB. Niekoniecznie polecam, bo nie zawsze działa to stabilnie. no i Taka karta też bynajmniej nie jest tańsza, więc no też nie jest to super rozwiązanie. Parametr, który powinno się często traktować jako przynajmniej drugorzędny, no bo w końcu urządzenie ma nam służyć, ale no właśnie, za energię musimy płacić. Im nas wydajniejszy, tym większe będzie miało zużycie energii. Same urządzenia domowe pobierają zwykle paręnaście czy dwadzieścia parę watów do pracy, ale potrzebne są w nich również dyski, które pobiorą kolejne parę watów na sztukę. W zależności ile kosztuje Cię jedna kilowatogodzina zapłacisz różne kwoty, ale dla przykładu przyjmijmy yy, taką średnią miesięczną moc pobieraną przez nas, nas na poziomie na przykład 30 watów. To jest malutko, no ale tyle przyjmijmy. A kilowa to godzina, załóżmy, że kosztuje kosztujecie zł 20. W takiej sytuacji miesięcznie za pracę tego urządzenia zapłacisz 26 zł. A to, tak jak powiedziałem, założenia na daść niziutkim poziomie dla małych i prostych nasów. Gdy kupisz potężne urządzenie, wyposażysz go w dużo dysków, może się okazać, że ta kwota nawet kilkakrotnie zrośnie. Jak to policzyłem? Dość prosto. Przyjmujesz z danych technicznych informacje, które podaje producent o zużyciu średnim energii, i dodajesz do nich informacje dotyczące dysków. Uzyskujesz jakąś przybliżoną wartość mocy średniej. Następnie mnożymy to razy 24 godziny i razy 30, ewentualnie 30,5 dnia średnio w miesiącu. Później jeszcze razy cena za kilowatogodzinę. No i mamy koszt. Pracy takiego urządzenia przez miesiąc. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, uśredniony. Uśredniony, czyli czasami sobie to urządzenie odpoczywa, czasami pracuje aktywnie. Im częściej pracuje aktywnie, no to warto byłoby troszeczkę przyjąć zapas. Do pozostałych kryteriów doboru zaliczają się na przykład ilości linii dostępnych dla dysków NVMe. W komputerach typu PC, nie jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy na taki dysk NVMe zazwyczaj na M2 podłączany cztery linie, które współcześnie są co najmniej trzeciej generacji PCI Express. W nasach może być dużo mniej różowo. Może okazać się, że będziemy mieć jedną czy dwie linie na dysk i na przykład drugiej generacji. Na szybko. Tutaj przypomnę, że dla generacji pierwszej PCI Express Jedna linia to maksymalnie 250 MB na sekundę, dla drugiej generacji to jest 500 MB na sekundę, dla trzeciej to jest 985 MB na sekundę i dla czwartej 1969 MB na sekundę. A urządzenia NAS, które mają generację czwartą Pisa Express, czy też więcej niż dwie linie na dysk, to zazwyczaj już sporo droższe urządzenia. Więc zobacz, jakie masz możliwości, zanim kupisz najszybszy dysk, jaki jest w sklepie. Kolejną rzeczą, która może być dla Ciebie istotna, to porty USB, na przykład jeśli będziesz kopiował z czy na dyski zewnętrzne. Na niektórych osób może być istotny też hałas, ale tu ostrzegam, że dyski dołożą swoje i to wcale nie mało. Dyski do nas, czy to serwerowe dyski, nie są tworzone do bycia cichymi. Może być dla Ciebie też istotna dostępna, dostępność portów dodatkowych PCI Express w celu rozszerzenia możliwości urządzenia. Ostatecznie zwróć też uwagę na czas gwarancji. Na tym zakończymy drugą część filmu. W części trzeciej pokażę Ci konkretne urządzenia, porównamy je i omówimy, które warto wybrać. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. Jeśli tak, pozostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, zerknij do opisu na polecane przeze mnie produkty i skorzystaj z linków afiliacyjnych oraz zapisz się na nadchodzące kursy na stronie kursyit.com. I do zobaczenia w następnym filmie.